wszystkim tym, którzy będą z tej drogi korzystać, życzę szczęśliwego przejazdu. Dziękujemy i prosimy o resztę. Kosztował 1,5 miliona złotych i liczy sobie 1,5 kilometra długości. Kolejny odcinek drogi z Pudłówka w gminie Poddębice do Chodaków w gminie Zadzim oddano do użytku w Iwoniu. Sfinansowany z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych, ten odcinek drogi jest bardzo ważny, bowiem jest kolejnym etapem połączenia tego szlaku z drogą wojewódzką nr 473 koło Łask. Odcinek bardzo potrzebny dla objazdu drogi wojewódzkiej. Dlatego na przyszłość też będziemy chcieli, aby to kontynuować. I tak jak dzisiaj tutaj oddajemy techniczny odbiór, to pokazuje, że jest niezbędna ta droga i tak bardzo potrzebna na terenie tej gminy i dla tych, którzy przejeżdżają przez tą gminę, że bardzo się cieszę, że zostało to wybudowane z pomocą środków zewnętrznych, za co serdecznie dziękuję. Z nowej drogi zadowoleni są zwłaszcza mieszkańcy Iwonia. Długo czekaliśmy na taką dróżkę właśnie i oby tak dalej szła dalej jak teraz jest. O, bardzo długo, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo. I co teraz, jakie, że tak powiem, prośby drogowe do wójta? A to mamy prośby bardzo wielkie, żeby dalej pociągnął, żebyśmy mieli, chociaż póki żyjemy, bo my jesteśmy już wiekiem sądliwym, to póki żyjemy, to żebyśmy jeszcze po dobrych drogach mogli pochodzić. Ale najbardziej zadowolony jest pan Andrzej Wyrwas z Łodzi, który w Iwoniu spędza tylko weekendy i urlopy. Przy chodnikach, który stoi przy moim płocie, i podsadzili ładne drzewka, ławeczki i dzisiaj cała wieś mi zazdrości, choć ja jestem tylko letnikiem. No, także z podziękowaniem dla całej gminy i dla wójta. A może tego chodnika będzie więcej i tych drzew? No tak przypuszczam, no ma to być, ale to jeszcze w odległym czasie, na razie to jest nie na ten rok, no, inwestycja. Także dziękuję za to. Włodzimierz Owczarek jest wójtem gminy Zadzim już 4. kadencję. W tym czasie udało się tam zbudować, zmodernizować lub wyremontować ponad 90 km dróg gminnych. Prawie wszystkie z nich mają asfaltową nawierzchnię. To także wynik zgodnej współpracy Rady Gminy Zadzim z wójtem i mieszkańcami. Jest 15 radnych w naszej Radzie, ale potrafimy się tak dogadywać, że ta współpraca zawsze jest i budujemy drogi nie tylko w jednej części gminy, ale po całej gminie, tak jak widać dzisiaj się spotykamy akurat tu na tej drodze, ale w całej gminie większość dróg mamy asfaltowych i tylko właśnie dzięki temu, jak pan mówi, że zgoda buduje i to współpraca całej Rady, łącznie z panem wójtem, daje takie efekty. A co planują zadzimscy radni w sprawie dróg? Dziś była Komisja Rozwoju. I już dzisiaj na Komisji Rozwoju pan wójt postawił wniosek o dalszej realizacji rozbudowy nawet tej drogi, ale nie tylko tej drogi, wiele dróg, bo priorytetem pana wójta Włodzimierza Owczarka są drogi. I dzisiaj Komisja podjęła pozytywną opinię o dalszej, następnym etapie budowy tej drogi dalszego ciągu. Także Rada, chciałbym tu jeszcze powtórzyć słowa pana przewodniczącego, że Rada ma, nie patrzy na polityczne, nie patrzy na podziały, jakie ma ktoś czy poglądy. Rada jest w budowie dróg, nie tylko w budowie, w całej gospodarce. Wspólnie z panem wójtem pomyśli naszej i pana wójta, realizuje takie zadania, które są naprawdę dla społeczeństwa, dla całej ludności i dla gminy Zadzim. My większość mamy już tych dróg praktycznie gminnych i asfaltowych, tylko czas pokazuje, że te drogi trzeba naprawiać, poszerzać i bardziej je efektywnie przygotowywać do tego ruchu, który już się pojawia. Dlatego to już nie jest tak, że my budujemy drogi asfaltowe tam, gdzie nie ma, tylko remontujemy i dzisiaj mogę powiedzieć, że na posiedzeniu Komisji Rady zdecydowali, że dalej będziemy tą drogę modernizować i do takich standardów, które są potrzebne na obecny czas, że jeżeli jest droga, to rozwija się przedsiębiorczość, to ludzie mają możliwość lepszego życia i o to chyba chodzi władzom i mnie. Jak widać, w gminie Zadzim nadal aktualne jest hasło: zgoda buduje, drogi